Drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter i kolejny odcineczek Assassin's Creed Revelations i nie bez powodu jesteśmy tutaj w menu, ale już wam wszystko wyjaśnię, także ostrzegam, będzie jakieś 5 minut pitolenia, także jeżeli komuś się to nie podoba, to nie wiem, skipnijcie sobie film o 5 minut i oglądajcie jak biegam po sufitach. No w każdym razie tak, po pierwsze co to... Ja już ten temat będę poruszał w tych ostatnich praktycznie odcinkach Grida, które nagrałem właściwie, no teraz już skończyłem Grida, nagrywam sobie już tylko Asasyna w tym momencie i to już będę poruszał później, będę w tamtych odcinkach poruszał ten temat, ale jakbyście widzieli ten odcinek, a nie widzieli tamtego, to wiedzcie jedno, jestem chyba jedną z najbardziej pechowych osób na polskiej scenie YouTube'a, naprawdę, że dla mnie wyprodukowanie czasem jednego odcinka to jest tyle zapierdolu, tyle razy coś się zjebie, tyle razy coś mi się przerwie, nie wiem, Avermedia przerywa mi nagrania, OBS nagrywa w chujowej jakości, Action jebie mi dźwięk, przepraszam bardzo. I co ja mam tu zrobić? I w tym momencie po prostu nie mam ani jednego programu, ani jednego urządzenia, którym mogę spokojnie nagrywać od początku do końca, nie martwiąc się, że coś się zjebie. Tak mam, tak mi się dzieje, nie wiem dlaczego tak jest, no ale takie mam po prostu zajebiste szczęście. Ale dobra, słuchajcie, to co... Aha, i skąd to w ogóle nawiązanie w tym momencie, bo nie bez powodu w ogóle o tym mówię. Odcinek, który teraz zobaczycie, był nagrany już raz, ale cóż mogę powiedzieć, nagrało się go, uwaga, 9 sekund. Zdarzało mi się, że odcinek, wiecie, taki półgodzinny albo czy tam 40-minutowy nagrywał się na przykład 20 minut, nie wiem, 15, albo faktycznie przed, nie wiem, odcinek miał godzinę albo 50 minut, nagrało się 30 parę, no okej, tak się działo. Ale jeszcze w życiu nie zdarzyło mi się, żebym z półgodzinnego odcinka dostał 9 sekund nagrania. Ja się zdążyłem ledwo przywitać i nagrywanie się po prostu skończyło, więc nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. Ale cóż, tak się jakoś mi wszystko w życiu jebie. No w każdym razie, o co mi chodzi? Dlaczego jesteśmy tutaj? Jak widzicie, kupiłem sobie dodatek, który nazywa się Zaginione Archiwum. I tutaj ten dodatek jest widoczny. Także teraz taki mały pro tip dla wszystkich, którzy by chcieli kupić ten dodatek na Steamie, jak macie... Jeżeli macie Assassina w takiej podstawowej wersji Assassin's Creed Revelations, w tej podstawowej wersji, sobie kupicie go, to dostaniecie, wiadomo, czystą grę. Jest wersja Gold Edition, która zawiera 3 dodatki. Tak, i te 3 dodatki można też na Steamie kupić sobie jako, wiecie, osobne dodatki, tak? Jeden dodatek, drugi, trzeci. I tutaj jak wejdziemy sobie w dodatki, materiały ekskluzywne, no to dostaniemy właśnie pakiet postaci Przodkowie, pakiet map podróżnik, nie, czekajcie, to jest... i zaginione archiwum. No nie wiem, no w każdym razie jebać to. W każdym razie są jakby 3 dodatki. Jedno skupia się wokół postaci do multiplayera, drugie skupia się na skórkach do naszego asasyna, a trzecie na zaginionym archiwum. Jest to po prostu już fabularna rozgrywka, fabularne DLC opowiadające o obiekcie 16. I ja, żem sobie oczywiście stwierdziłem, na co mi te 2 pierwsze dodatki? Ja chcę tylko ten Lost Archive, nie? Czy tam, jak się tam czyta, nieważne, zaginione archiwum. Chcę ten dodatek mieć. No i tu się wprowadza kod, wprowadziłem kod i... okazuje się, że mam wszystkie dodatki. Nie rozumiem tego, ale no nie wiem, chyba że coś zupełnie pomyliłem. Ale mam ewidentnie wszystkie, w sensie... no miałem to idealnie nagrane na tamtym odcinku, ten, który się zjebał. To tam miałem pokazane, że dostaję to, tamto, stramto. Jak widzicie, na przykład w tym momencie Ezio ma na sobie, uwaga, zbroję Brutusa. Tak, zbroję Brutusa, tą samą, którą zdobywamy, którą... No troszeczkę się namęczyłem w Brotherhoodzie, by ją zdobyć. Spokojnie, ja go nie bez powodu biję. Dokładnie. Jego należy pobić, moi drodzy, co jest śmieszne w sumie. To jest coś w rodzaju takich... O! Pułapka patykowa, ok, 500 akczy. To jest coś w rodzaju, słuchajcie, misji takich zupełnie trzecioplanowych, takich eventów w mieście. O, to jest dziwne, nie? No ale tak jest. No w każdym razie, jak widzicie, mam tu zbroję Brutusa, już wam pokażę co jeszcze. Nie chciałem mapy akurat włączać. Na wyposażeniu mam jeszcze szarty Altaira. Tą skórkę Desmonda dostałem po przejściu tych wspomnień Desmonda. I jeszcze mamy zbroję tureckiego asasyna, też dosyć fajna, z tą maską taką, wiecie, jak janczarze mają. Aczkolwiek są to tylko i wyłącznie odzienia, a nie zbroje faktycznie, więc tak naprawdę jakby mam zbroję cały czas tą, którą mam obecnie, tą metalową, a to jest tylko wyłącznie skórka na to, także no. Także tak to wygląda, więc właściwie, słuchajcie, to sobie zdejmiemy to. Tu się usuwa, tak. Będzie to ważne na początku kolejnych misji. No i tak jak nie trudno się domyślić, w tym momencie, moi drodzy, straciłem odcinek, więc odcinek był fabularny, więc no niestety musimy teraz skorzystać z DNA i powtórzyć to, co udało mi się zrobić. Udało mi się zrobić dwa wspomnienia z tej 6. sekwencji, tak, którą właśnie zaczęliśmy. Ile ich tu jest? 8 z tego co widzę. No, więc tak, pierwsze wspomnienie prosto w mrok, Konstantynopol. Ezio chce wydusić Tarika Barletti, położenie armii templariuszy. By zbliżyć się do Tarika, potrzebny będzie strój janczara. Zlikwiduj cel z ukrycia. To jest na pewnej synchronizacji, aczkolwiek szczerze mówiąc ta pełna synchronizacja jest do niczego niepotrzebna i zacząłem troszeczkę wypełniać, wiecie, chciałem robić sobie tę pełną synchronizację na poprzednich wspomnieniach i okazuje się, że niektóre wspomnienia mają tak zdupioną pełną synchronizację, że jest to po prostu niewykonalne. No ale w każdym razie na razie mamy ten fioletowy strój, jak widzicie. No i tutaj przyszliśmy w okolice, gdzie Suleiman gra ze swoim wujem w szachy. That's not a legal move. It is a European variation. Aroko. It's interesting, but not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are Sultan. Shall I take it back? Suleiman, I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over Bayezid's throne. Grandfather has chosen you, and his word is canon. What is there to argue about? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made... I have heard the rumors, uncle. Well, I have a meeting with the vizier soon. Shall we continue another time? Whenever you like. Ezio. Tarik has been selling guns to a local miser, Manuel Paleologos. Paleologos? That is a sad sound. The last Byzantine emperor was Constantine Paleologos. If his heir is arming a militia of some kind, this conflict will escalate. Tarik knows where the rifles are headed. If I find him first, I can follow the weapons straight to the Byzantines. He will be with his Janissaries in their barracks. So if you want to get close, you will have to be one yourself. Not a problem. Güzel. Get the information you need. Then kill him. Are you sure? You told me Tarik and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather deserves death. In Daisy. No i tutaj się nam zaczyna zadanie, tak jak już tu mówiłem. Trzeba zdobyć sobie strój janczara. I jaki był ten cały do pełnej synchronizacji? Zlikwiduj cel z ukrycia, dobrze. Z ukrycia. Tu mamy jeszcze w ogóle... o właśnie, jakieś coś. Jakieś akcje, no niewiele mi to dało. Tak, to mi nic nie daje, bo nie w tę stronę jest linka rozpięta, znaczy w sensie no, różnica poziomów, nie na moją korzyść. No i ja tutaj nie zlikwidowałem go z ukrycia, znaczy to jest trudne tak naprawdę go tu zlikwidować z ukrycia, aczkolwiek... znaczy nie, może nie tyle trudne, co nie oczywiste, powiedzmy. Natomiast ja sobie totalnie zmaściłem tym, że przez przypadek zupełnie wezwałem swoich asasynów, którzy zaczęli go atakować. No i się to tak skończyło, no niestety. Także jedziemy. po niego. No i on jest tutaj w pobliżu jakiegoś kościoła czy coś. O, jest tutaj. I przepycha ludzi. Właściwie moglibyśmy zrobić tak. I wtedy oni wszyscy ludzie z okolicy. Widzicie, co się stało. Wszyscy żołnierze wymarli. I właściwie jesteśmy na idealnej pozycji. Tam jeden, widzę, koleś jest u góry, ale to nieważne. Tutaj musimy tylko ukryć jego ciało. Oh shit, no i patrzcie, co się stało. Aha, i wykrycie, miałem nie dać się wykryć. Ale bullshit totalny, no. Już lepiej było, jak miałem tych asasynów, bo przynajmniej wtedy oni tam z nimi walczyli. No ale chciałem tą pełną synchronizację. Spróbowałem powtórzyć akcję, tylko no nie wyszło to zbyt fajnie, nie? No czekajcie, jakbyśmy tak sobie wzięli zatrutą strzałkę. Nie. O, ale mogę wynająć. Nie, to mi nic nie daje. Okej, strzał. Anulowanie. Nie. Okej, niech one pójdą, bo chciałem, żeby tamtego żołnierza rozproszyły, ale nieważne. Znaczy asasyna, przepraszam, żołnierza. Dobra, nie, chyba jednak nie mam wyjścia. Wezmę go, otruję. Aha, no tak, by nie mam załadowanego strzału, no to jest problem. Ta sobie tu zaczęła tańczyć, okej. No on umarł, tylko co ja mam teraz zrobić z pozostałymi ziomkami? Bo jest ich tutaj troszeczkę. Ukryj ciało, zobaczmy sobie, jak to tu wygląda. Nie widzę nikogo poza tymi gośćmi tutaj. Kto to tam idzie? I ten u góry. On wyglądał jak Suleiman. Okej, i to co, tyle? Czyli mogę wezwać asasynów. Znikąd się zjawili. Jak ich wyzabijają? Aha, dobrze, niepotrzebnie strzelałem. Są tu jeszcze jakieś inne dupki? Nie widzę. Dobra, spróbujemy zatem wziąć jego ciało. Podnieść. Nie broń, tylko podnieść ciało. Nie tego kuźwa, tylko janczara. Oni pospadali w jedno miejsce, no tak. To też nie jest janczar. Weź, że go tu zostaw, kurde. Ciała muszę No Jesus, no. Ciała przerzucać muszę. Okej, tutaj jest... O, shit! Nie no, serio! Drugi raz dokładnie to samo się dzieje. Czemu ci koleś... Skąd oni tu wychodzą, kurwa, no? Wszystko jest wyczyszczone, wszystko jest... I nagle oni się zjawiają, tak z dupy. Ich wcześniej ich nie było, teraz są, no. Co za dupki. Niestety znowu będziemy mieli... O, mamy naładowany jednak strzał. Gdzie oni te kurde są, że... No tych dwóch se tam poszło. Teraz. Okej, i na szybko. A, tak nie przejdziemy, musimy iść po schodach, to jest słabe. A tu mamy już siano obok, ale kurde, no za każdym razem mnie tu łapali na tej drodze. Straszny bullshit. No, wrzucaj. Teraz sami hopsa. Jej i... No przecież kurwa jak nieudana. What the fuck? Nikt mnie nie widział. Nie rozumiem. Dobra, absolutnie nie rozumiem. Znaczy co, miałem osobiście go zabić? Czy co to za różnica? Nikt nas nie widział. wszyscy od razu umarli, więc nie wiem dlaczego jest niepełna synchronizacja, ale wiecie co, jebać to, tak jak mówię, te synchronizacje tutaj absolutnie nie mają sensu. Niektóre naprawdę, pamiętacie tą akcję, gdzie mamy... jesteśmy Altairem chyba na samym początku, jak Masyaf jest atakowany przez templariuszy. Poczekajcie, już wam dokończę, tylko Masyaf jest atakowany przez templariuszy, Al-Mualim jest pojmany przez templariuszy i mamy za zadanie najpierw wbiec na, tam na górę tego Masyafu, tak? Wtedy rozmawiamy pod drzwiami, pod bramą z takim jednym kolesiem i słuchajcie, i tam jest trzech asasynów i Al-Mualim jest czwarty i, on tam im robi egzekucję z kuszy. I teraz musimy ocalić Al-Mualima, zabijając tego gościa. Natomiast do pełnej synchronizacji musimy ocalić wszystkich czterech. Tyle, że problem polega na tym, słuchajcie, że kiedy chcemy... to było w odcinku widać, że kiedy w ogóle cutscenka się kończy, to w tym momencie zaczyna się... ja się ruszam 5 metrów i nagle się zaczyna druga cutscenka, gdzie gość... gdzie ten kolej... znaczy tam nie, cutscenka nieważne, ale w każdym bądź razie od razu po cutscence, nie wiem, dosłownie kilka sekund po, od razu ginie pierwszy koleś. Nie mam... jakby możliwości uratowania go, tak? Nie jestem w stanie nawet spiąć się na mur, bo ten koleś od razu ginie. Myślałem, że powodowałem to tym, że zbyt długo łaziłem po Masyafie i tam tłukłem się z innymi żołnierzami i tak dalej. Słuchajcie, gówno prawda. Przebiegłem najszybszą, najkrótszą drogą, jaką mogłem i ten koleś zginął od razu na samym początku, tuż po cutscence. Nie wiem, jak go niby mam uratować w inny sposób. Musiałbym zabić tego kolesia podczas cutscenki, gdzie nie mam kontroli nad postacią, bo to nie jest na silniku gry. No nieważne, w każdym razie mówię, bezsensowne są te pełne synchronizacje. Walić to. Jesteśmy janczarem. Idź za janczarami do ich obozowiska i szukaj Tarika Barletti, by dowiedzieć się, gdzie wysłał broń kupioną przez Manuela. Zachowaj ostrożność, przebranie to nie wszystko. Zabij Tarika z powietrza. Dobrze. I to niestety, moi drodzy, jest dosyć głupawa misja. Ale teraz już mniej więcej wiem, o co chodzi, więc będę umiał ją zrobić. Mam nadzieję, za pierwszym razem. Ci się tu napierdalają. Też wyjebane. Wyjebane mają. Wyrzucili mnie z kręgu, no co za chuje z nich. Nigdy nie wydawało mi się wam to bezsensowne, jak oni chodzą w takiej czwórce i idzie jeden, później dwóch i znowu jeden. A, tutaj jeden oberwał kamieniem. Należy mu wjebać. No i koniec. Pobić cywila sprawiającego kłopoty. Super. Czy mogę w sumie iść za nimi, ale jak wejdę między nich, to nie muszę nic zrobić. Wystraszyli ich. Uuu, zginęła dwójka osób. Luls, spierdalamy, nie? Śmiesznie, śmiesznie. Patrzcie, jak teraz Ezio śmiesznie podreptuje. No tak rękami wam nie wymachują, oni tylko szybko idą. No dobra. No i tu jest jedna z tych misji, które... Oczekajcie. Mają daszki w tych swoich hełmach. No, także znaleźli już tego kolesia, którego zamordowałem. No niestety. Tak. I jesteśmy na, wiecie, terenie, który jest... jak widzicie, jest podstrzeżony i tak dalej. I w sumie kryjemy się pomiędzy tymi samymi jednostkami, które nas niby ścigają. To jest takie, no, troszeczkę zjebane. O, widzicie? Już. Także to jest jedna z tych misji, znaczy spotykamy te misje często w Asasynach właśnie, przedrzyj się z jakąś tam społeczność, gdzieś tam do kogoś. One w każdej części do tej pory były zrobione chujowo i także w tej części są zrobione chujowo. Znaczy przynajmniej ta jedna. Ponieważ tak jak widzicie tutaj się mogę przebijać do tego typu grupek. No ktoś mnie tam niby zauważy, ale... Oj patrzcie i zostawili mnie chuje, nie? Zostawili mnie. I od razu ci goście mnie tutaj zauważają i ej, tu nie powinno być, nie? Tak jakbym się kurwa czymkolwiek różnił od tych pozostałych. Tu naprawdę trzeba wyczuć. O, i na przykład ten widzicie, no wszyscy są na czerwono, nie? Tych muszę się wystrzegać, tych takich, którzy chodzą. Innym naszym punktem jest ta ławka, ale musimy teraz patrzeć naprawdę, czy ten na nas nie patrzy, tamten na nas nie patrzy, jeszcze inny nas nie patrzy. Turbo chujowe. I wiecie, to przebranie mi nic nie daje, jeżeli tylko wyjdę z tej grupki to od razu jestem po prostu totalnie rozpoznawalny i wszyscy mnie tu próbują zabić. Więc tak jak mówię, jest to naprawdę zdupcony system. Już mnie ktoś tam, okej, spoko, to jest jeszcze spoko, to jest, że tam mnie ktoś tam, dlaczego on właściwie idzie, no dlaczego kurwa miałbym nie iść. Ale w tym momencie jak wstanę, oni mnie automatycznie zaczną mordować, czego nie chcę absolutnie robić, więc... Czekamy. Nie wiem do końca na co, ale no... Widzisz? I will speak with you. Widzicie sami. No. Nie, jeszcze nikogo nie zabiliśmy, a jesteśmy już 3 godziny na zmianie. No, zajebiście. Dobre macie statystyki na pewno. Wasze żony muszą być z was dumne. No, także tutaj sobie znowu troszeczkę postoimy. W ten sposób w ogóle nie jestem podejrzany. No właśnie. Dobra, teraz już możemy tutaj wejść. To absolutnie nie jest podejrzane w żaden cholera jasna sposób. Nie jest podejrzane właśnie to, co zrobiłem w tym momencie. Ale przechadzanie się, owszem, jest. Dobra, tutaj też jest kijowo, bo tak, tutaj jest jeden ziomuś, który idzie. Tu jest taka grupka, do której możemy się przedostać. O nie, ogólnie mamy tam zajść. Aha, tutaj jest 3 w sumie, którzy ze sobą gada, nie wiedziałem. Dobra, spróbujmy zrobić to ten jolo sposobem. Wow, udało mi się wskoczyć do tej studni, ostatnio mi się nie udało. Tarik, a message for you. Naprawdę zmarnowałem większość odcinka na to, żeby rozkminić, co tu się kurwa dzieje. A czy dlaczego, jak mam to przejść? No jest ten cały Tarik. No, także tutaj mamy ostrą zdradę Tarika, i to szefa, kurde, janczarów. I teraz mamy go zabić. Do pełnej synchronizacji potrzebujemy zabić go z powietrza. Jeśli można to zrobić. Pokażę wam już jak. Czekajcie, tamten niech się tylko... Zobaczę co. Już ktoś tam mnie coś widzi. Już komuś się coś nie podoba. Czy jakby mają taką, nie wiem, wewnętrzną policję, czy jak to nazwać? I już nie jestem absolutnie podejrzany. I zabójstwo z powietrza. Yo. No i masz to, na co sobie zapracowałeś. Więc wygląda jak jakiś cesarz egipski. In Cappadocia. Destroy them if you can. You have done well, Tarik. Forgive me. No i popatrzcie. Protect my homeland, assassin. Allah Ashkina. Redeem the honor we have lost in this fight. Pomimo tego, że całego doświadczenia Ezja, okazuje się, że jednak popełnił błąd. Czekajcie, tutaj powinienem mieć jakiś ten. O, nie mam. Wybrany przedmiot, co to jest? Wabik dymny, petarda odłamkowa. Cholera, miałem wcześniej te takie petardy, a się nie uzbroiłem w nie. To były petardy... A te zawierające pył węglowy, nie? I tak, był gęsty kłęby dymu, bla bla bla. Teraz nie mam, mam tą petardę odłamkową. No w każdym razie musimy się jakoś próbować przebić. Wtedy było prościej. Oh shit. Aha, sam siebie jebnąłem i tylko jeden koleś zginął, no to nie specjalnie. Okej. Uuu, yeah. Ładnie, dobra. Teraz mamy naprawdę spory obszar, z którego musimy uciec. Oh shit, dawaj, dawaj do góry. Zrobił 5 strażników pojedynczym ładunkiem. No, nieźle się spisałem, naprawdę nieźle. No, tutaj mamy naprawdę spory obszar i musimy z niego uciec jakoś. A kunia tutaj nie dostaniemy. Także nie pojedziemy nigdzie. Leczę się. Wow, coraz więcej ich. Nic nie widzę przez te cholerne ubrania. No, a może ja bym tak sobie chciał strzelić, co? Nie, nie mogę, bo pierdol się hunta. No trudno, to biegniemy w takim razie. Uuu. Ła, 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 ła. Dlaczego? Chcę go złapać i chciałem nim rzucić, no. Kurwa. Dobra, słuchajcie, to absolutnie nie ma sensu. Musimy po prostu stąd spieprzać i tyle. Widzicie, już dobiegliśmy do końca tego obszaru, więc tu jakby nie będą już nas niby ścigać. Znaczy, to był taki must have, że musieliśmy stąd wyjść. Strasznie wkurzające to jest to, że oni, kurde, są strasznie... Oni są strasznie szybcy. Dużo szybsi ode mnie. Asasynów teraz nie mogę użyć. Kurde. Co ty nie powiesz, że mam zwrócić do stanu anonimowości, gro? Mówię, jak totalnie zjebanie musiałem tam się pieprzyć z tym wcześniej. Tak teraz przydałyby się jak cholera te petardy, co bym mógł uciec. Come on! O, idealnie. Gdzie tam kogo ty... Zostaw, że tego chuja, ja chciałem Janczara zabić. Brawo, w końcu. O, Jesus. No jestem teraz w cholerę rozpoznawalny, co? Trochę słabo. Ale dobra, koniec tych wspomnień, nareszcie. No, także odcinek mi wyszedł nawet do... Nie, musiał mi dużo dłuższy wyjść, bo nie mogłem sobie tu ni cholery z tym poradzić gównem. No ale cóż, tak to niestety jest. No i tak czy srak minęło mi pół godziny na tym, no. Niesamowite. Niby dużo szybciej coś zrobiłem, a i tak kupa. No nic, mamy tutaj kolejne wspomnienia oczywiście. No i teraz zastanawiam się, co robić, czy nie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? O, to zróbmy sobie na koniec jeszcze jedną misję Mistrza Asasynów. Nie wiem, czy to jest już na drugi poziom, czy nie. No w każdym bądź razie... zrobiłem już te 3 obrony i mam dość. Faktycznie ktoś mi mówił, że te obrony są turbo chujowe. Pierwsza mi się podobała, druga tak ten, a trzecia mówię nie, to jest naprawdę turbo chujowe, bo idzie idealnie, idzie świetnie, jest wszystko super, po czym przyjeżdża kuźwa... Mentor, you must hurry. One of your assassins is in grave danger. Okej, dzięki. The Grand Bazaar. The Templars have cornered your den master there since morning. Grazie. No, po czym tak jak mówię... Namierz trop pod słońca, potem że z nim zginie twój uczeń, okej. No ale to widzę, że tam mam gdzieś iść i tutaj się natropić, tak? Aha, tylko muszę tam wejść pewnie do środka. Kurde. No i tak jak mówię, te obrony są o tyle turbo chuj... Czemu nie mogę wejść po prostu? No brawo, Ezio, brawo. Obrony są na tyle, później robią się takie chujowe, że idzie nam naprawdę zajebiście, wszystko jest fajnie, ekstra i tak dalej. Po czym przyjeżdża ta cholerna machina wojenna i jesteśmy totalnie udupieni, nie możemy nic zrobić, no i tyle. Aha, to ten, tak? A to Laura. Miałem dotrzeć w minutę. Nie wiedziałem. No, piękny finisher. Are you safe, friend? There are Templars everywhere, Mentor. It seems I have a bounty on my head. Then we should turn the tables. Flee here and draw them out into the open. Evet, Mentor. Ucieknij ze swoim uczniem. Czy co, wyciągniemy ich na zewnątrz i ten pozabijamy? No dobra, mi się podoba. Czy ona po prostu utknęła tu w środku bazaru, nie? Poradzimy sobie. Haha, nice. No to chodźmy dalej. Nie wiem, już to tak gwałtownie zahamowana, gdy skręciłam, mam nawet wrażenie, że idziemy w kółko. Nazwijmy sobie jeszcze jakichś asasynów. No właśnie. Pięknie. Uuu, jak szybko to zrobił. Okej, jakiś wezyr. O, czy my czasem z nim nie gadaliśmy kiedyś? Okej. Nie wiem, co się stało. Pulling down every edifice of progress we managed to build up. Given enough time, I could have delivered my people into the arms of the Templars, but no more. Leave this life in peace. Nie wiecie, mentor, nie? Patrzcie jak... Oh, shit. Nazwałem jeszcze jednych. O nie, ją! Ją napierdalał zamiast jego. No okej, 1400. Fajno, fajno. Wezyr, część druga, okej. Teraz się nauczyłem dzięki tej grze. Nauczyłem się, że w Wezyrze to tacy ówczesni urzędnicy. Coś w tym rodzaju. Dobra, także to by było na tyle chyba w tym odcinku. Tak, zakończymy sobie, ale widzę, że od razu jestem u Piri Rice'a, więc może na początku kolejnego odcinka zrobię sobie tą misję z kolejną misję Piri Rice'a, także trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye bye!